Cześć wszystkim, to znowu ja, Lambada, i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Call of Duty 4. No już nie wiem, który, 15 czy 16 odcinek. To jest pierwsza misja, w której wcielamy się w rolę snajpera. Powiem wam, że jedna z moich ulubionych misji w tej grze. Tak, mamy tutaj dwóch przeciwników. Gramy tutaj tak jakby ze swoim nauczycielem. Wciśniemy Shift, wtedy wstrzymujemy oddech i możemy łatwiej przycelować. Ok. Tutaj w tym budynku jest kilku przeciwników. W dodatku jeszcze psy. Tam nie będziemy nikogo zabijać, to niepotrzebne. Nie chcemy, żeby nas ktoś zauważył. Tego musimy zlikwidować. Ok. Ruszamy dalej. Tutaj mamy kolejnych dwóch przeciwników do zlikwidowania. Jednego na tej wieży. Drugi gdzieś jest, tak, widać go, jest tutaj na dole. Proponuję najpierw zdjąć tego gościa, co za chwilę uczynię. Musimy go zdjąć jednym strzałem. O tak. Tutaj gdzieś powinien być. Drugi. Tak. I po gościu. Wyruszamy dalej. Jakiś kościół chyba. Tak mi się wydaje. Coś mi grę klatkuje, nie wiem, może mi się coś otworzyło. Muszę to sprawdzić. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Zapomniałem, że włączyłem przetwarzanie filmu. I dlatego tak mi zaczęło klatkować. Tutaj będziemy musieli uważać na śmigłowiec, który za chwilę. Tak, musimy schować się tutaj w cień. No, jeśli nas zauważy, wracamy do ostatniego punktu kontrolnego i tak w kółko. Radzę, jak gracie, słuchać rad tego oto typka. Czekamy. Ok. Możemy ruszać. I tutaj będzie też ciekawy epizod. Dosyć ciekawy jak dla mnie. Nie możemy nikogo tutaj próbować nawet zabić. Musimy się prześlizgnąć niezauważeni wśród kilkudziesięciu żołnierzy. W dodatku jeszcze pośród kilku czołgów. Nie mogą nas zauważyć. Tak. Po cichutku. Ha. Sami się mówię. Tak zamarłem. Póki co idzie nam dobrze.
i myślę, że nam się udało. Tak. Tak, minęliśmy już wrogie wojska. Sorki, mam telefon i muszę chwilę przerwać. Za chwilę wracam. Okej, jestem z powrotem. Teraz musimy dotrzeć do swojego współtowarzysza. Gdzież on jest? Gdzież on jest? Tutaj. Cały czas musimy uważać. Jeśli mamy dwóch przeciwników blisko siebie, nie strzelamy. Bo nie da rady zabić dwóch na raz, prawda? Wtedy oni zaalarmują resztę i mamy kłopoty. Spróbujemy zdjąć tych pojedynczych. Tych dwóch spróbuję. Jakaś baza, czy... Nie wiem co. Jakieś czołgi zniszczone. Tutaj helikoptery. Wydaje mi się, że powinny być sprawne. Szkoda, że nie można w tej grze zasiąść za sterami jakiegoś pojazdu. Poczekamy jeszcze chwilę. Zaraz powinien się pokazać nam. Okej. Target eliminated. A gdzie jest nasz kompan? We're spotted. Take cover. Okej, już nas zauważyli. Mamy tu jeszcze jakąś inną broń? Och. A nie jest tam jakoś ich. Jakoś ich. Załatwimy. Nie udało się nam cicho załatwić. Ale nie jest ich aż tutaj tak dużo, żeby nam to sprawiło jakiś większy problem. Tak, chyba już mamy tu nawet wszystkich. Nie, jeszcze nie. Skądś tutaj ktoś jeszcze. Jeszcze ktoś tutaj strzela, ale skąd? Skąd? O, chyba nasz kolega już załatwił tego strzelca. Znowu nas zauważyli. Nawet nie wiem skąd on się wziął. No już było ciężko. This way.
Dobra. Jakoś. Znowu sobie poradziliśmy. Wszystko jakoś idzie nie po mojej myśli. Ale jakoś sobie jeszcze radzimy. Tak, tylko teraz muszę odnaleźć swojego kompana, bo gdzieś mi zaginął. Gdzie on jest? Tutaj gdzieś? Gdzieś tutaj powinien być. Nie wiem, czy wróciłem w to samo miejsce chyba. O, możemy jeszcze zbierać takie laptopy. Nie wiem, czemu to służy. Tutaj chyba mamy iść. Tak. Okej. I tutaj też będzie ciekawy epizod. Będziemy ściągać pod karawaną z samochodów. Droga. Sami zobaczcie, ilu tu ich jest. Nie ma sensu w ogóle zaczynać strzelać nawet. Bo to się skończy porażką i wczytywaniem ostatniego punktu kontrolnego. Okej, okay, zaczynamy się już czołgać pod pojazdami. Radzę wam podążać środkiem, tak przez środek samochodu, bo żeby nas nie zauważyli. Jak pierwszy raz grałem w tą misję, to powiem wam, że wstrzymywałem oddech. O, ja tutaj muszę chwilę poczekać, aż odejdą. My wtedy wyjdziemy spod samochodu i pobiegniemy w kierunku jakichś tam, nie wiem, drzew, krzaków, żeby się schować. Okej, ruszamy. Udało się. I tutaj mamy snajpera. I ruszamy dalej. Jak widzicie, to jest opuszczone miasto w okolicach elektrowni w Czarnobylu. Tak zwane miasto duchów, czy jak to się jakoś tak. Stop. A jak kominiemy tego psa z daleka, nic sam nie zrobi, a jeśli byśmy spróbowali go zastrzelić, może zacząć szczekać i zaalarmować o naszej obecności tutaj w pobliżu, tych budynków. Okej, tutaj widzimy wnętrze opuszczonego, jednego z opuszczonych bloków. Widzimy odpryskująca farba. Ciekawie to jest zrobione. Z podłogi wyrasta trawa, drzewa. Prawdziwe miasto duchów.
Tak, idziemy tutaj po schodach na górę. Look at this place. 50,000 people used to live in the city. Now it's a ghost town. Never seen anything like it. Tak, właśnie mówił miasto duchów. Move. 50 tysięcy ludzi tutaj mieszkało. No, udało mi się, powiem szczerze, z tą grafiką tutaj. Na pewno byli w tym mieście ci, którzy zajmowali się tworzeniem tych obiektów, tego miasta w ogóle. Nie wiem, chyba już dosyć długo nagrywam, ale jeśli nie będę wrzucić, ja wyślę coś, jakiś plik, jakiś większy, żebym mógł po prostu nagrywać dłuższe filmiki, albo po prostu poproszę kumpla. No i tak, kończy nam się właśnie misja. Teraz, no cóż, następną pokażę w kolejnym odcinku. I to tyle na ten odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć.